Mówię do Boga. Skało moja, dlaczego zapomniałeś o mnie? Jest mi tak, jakby kruszono mi kości, gdy mnie lżą wrogowie moi, mówiąc do mnie co dzień, gdzież jest twój Bóg? Psalm 42, wersety od 10 do 11. Być może dziwiło nas to kiedyś, dlaczego w Ewangeliach jest tak niewiele mowy o uczuciach Pana Jezusa. Nie ma wątpliwości przecież, że bardzo głęboko odczuwał wszystko, czego w życiu jako człowiek doświadczał. On był bez grzechu i z tego powodu również jego życie emocjonalne nie mogło w żaden sposób być przytępione. To, czego nie znajdujemy w Ewangeliach, możemy znaleźć w psalmach. Wiele z nich odkrywa w sposób proroczy. Co to, co Pan Jezus Chrystus rzeczywiście później odczuwał? Weźmy na przykład psalm 22, rozpoczynający się tymi słowami, którymi Pan Jezus Chrystus zawołał na krzyżu. Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił? Albo Boże mój, czemuś mnie opuścił? Dzisiejsze nasze nastawienie do tych słów powinno być tym bardziej ukierunkowane na osobę Pana Jezusa, im bardziej Go miłujemy. A z kolei ten fragment z psalmu 42, werset 10-11, mówię do Boga, skało moja, dlaczego zapomniałeś o mnie? Jest mi tak, jakby kruszono mi kości, gdy mnie lżą wrogowie moi, mówiąc do mnie co dzień, gdzież jest Bóg twój? I teraz w tym fragmencie zauważamy, że mamy wgląd w serce naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Jak niewyobrażalnie ciężkie było to dla Niego, że został opuszczony przez tego, na którym polegał. Wiemy, że odpowiedzią na pytanie Zbawiciela, dlaczego jesteśmy my i nasze grzechy? Ponieważ zajął nasze miejsce i niósł na sobie nasze grzechy, dlatego Święty Bóg odwrócił od Niego swoje oblicze w trzech godzinach ciemności. Jakże raniły Jego świętą duszę, ludzkie drwiny. Szydzono, zaufał Bogu, niech On teraz go wybawi, jeśli ma w Nim upodobanie. Ponieważ Bóg nie odpowiedział natychmiast, sądzono, że jest to dowód na to, iż nie jest On Synem Bożym. A jakim to bólem musiało być dla Bożego serca, gdy ludzie wyszydzali Jego ukrzyżowanego Syna pytaniem, gdzie jest Twój Bóg? Jednak On milczał, ponieważ chciał nas ratować. Czy potrafisz to przyjąć i pojąć swoim sercem?